Sylwia, rozpoczyna się kolejna edycja programu Taniec z Gwiazdami. Wiem, że Ciebie w niej jednak nie zobaczymy. Kiedy się dowiedziałaś o tym, że nie wystąpisz? Dowiedziałam się tak mniej więcej pod koniec lipca. Tam były rozmowy produkcji z moim menadżerem, że jakby myślą o mnie w tej edycji. Oczywiście wiemy doskonale, że w telewizji nigdy nic nie wiadomo. Ja się tam zawsze tak śmieję, że dopóki umowa nie podpisana, to nie mam tej pewności. No, ale jednak te rozmowy były prowadzone, jednak tak nagle na końcu zmieniono decyzję. No wiadomo, było mi trochę przykro, ale przetrawiłam temat. Też rozmawiałam tam z ekipą produkcyjną i powiedzieli, że oczywiście z przyjemnością mnie zagoszczą w następnej edycji, także trzymajcie kciuki. A jaki jest oficjalny powód, który Ty usłyszałaś jako powód, który tak naprawdę sprawił, że nie zatańczysz z żadną gwiazdą? Nie dostałam jakby takiego konkretnego powodu, ponieważ produkcja powiedziała, umowa była niepodpisana, więc jakby nie mamy obowiązku gościć się w edycji. Nie wiem, czy tam zostały jakieś tam wzrostowe rzeczy, czy nie. Tak naprawdę ciężko mi jakby wymyślić powód, ale na pewno jak tak spotkam się kiedyś właśnie z produkcją, to zapytam szczerze, co tam się zadziało, że mnie nie ma. Jakieś może inne plany, inaczej sobie pozgrywali tancerzy. A komu będziesz kibicować w tej edycji? Tak, jak oglądam relacje na Instagramie, to wydaje mi się, że bardzo dobrze radzi sobie partner Hani Żudziewicz, ten aktor z Policjantów. Ja przepraszam, że tak nie znam nazwisk, ale zawsze mam problem z nazwiskami, więc jak widzę, jak się porusza na stories, to naprawdę może być z niego fajny materiał. I tak samo Juras, który tańczy z Wiktorią Omyłą, też widzę, że sobie naprawdę dobrze radzi, jest sporych gabarytów, ale sobie fajnie radzi. I wydaje mi się, że w tej edycji panowie zdecydowanie lepiej sobie radzą niż dziewczyny. Czyli co? Panowie zawalczą o kryształową kulę? Zdecydowanie uważam, że tak jak w poprzedniej edycji Edzia Zając wygrała, tym razem jest duża szansa na zwycięstwo pana.